Mamy to. 5 okrążeń u Fryderyka. To jest ta gra. To jest ta gra, na którą czekałem w tym roku. Okej. Okay. Powiem tak, ja już w to grałem, osoby z Discorda wiedzą, że ja w to grałem. To wygląda tragicznie, w sensie, to... Dead face, that motherfucker. Szkoda, że tego się nie da obracać. Mam nadzieję, że w pełnej wersji będzie się dało je odwracać, te postacie, i normalnie się przyjrzeć. Tak w 3D normalnie, mam nadzieję. Niektóre designy są super. Niektóre są... Tutaj się w ogóle tekstury wczytują dopiero, nie? Niektóre... się wyglądają dziwnie. Na przykład... Co w ogóle? Niektóre są ok. Takie... No, spokojnie, neutralnie. Niektóre to są, kurwa... Chad. Giga Chad. Springtrapa nie mogli go zjebać. Nie, ja bym... Ja bym nie wybaczył, gdyby go zjebali. Ale kurde, to jest Sigma z niego zrobili. Naprawdę. Dobra, lecimy. Lecimy lorowo. Tutaj ten. Tu jeszcze są jakieś karty. Standard card, cupcake card. Bierzemy Midnight Motor. Wiadomo, czy to jest samochód. I do czego... Czego był świadkiem. Że tak powiem. No i wiadomo... Polecimy sobie po kolei mapy, czemu nie? I sobie popykamy. Mam nadzieję, że się trochę, to ujmę, popiszę swoim skillem. Mam nadzieję. I pewnie w międzyczasie będę się wypowiadać na różne tematy. Kurwa. Czy ja straciłem? Czy ja użyłem, czy straciłem te drzwi? Bo ja teraz nie wiem. Mam drzwi. Okej. Okay. Taka ciekawostka, jakby ktoś nie wiedział. Jak się przytrzyma item, to ma większego boosta, tak jakby. W sensie... No chyba nie każdy item. Ale część itemów, na przykład jak bomba, można je przytrzymać i wtedy mają taki większy efekt. Mogę pokazać. Sam się trafiłem, to było głupie. Dobra, ale szczerze nie wiedziałem o tym i gdybym nie obejrzał zwiastunu. Ale dostanę na rej, ale dostanę na mordę. Fuck. Dobra, spierdalaj. Kurwo. Dobra. No trochę zjebał. Znaczy, no ja zjebałem w sumie, ale... Chuj z tym. Ej. Nie użyło mi itemu. Że zablokowałem i boss. Sigma! Nie, no po prostu... Pro! Kurwa, nie trafiłem go! Zapierdalaj! Okej. Okay. Myślę, że powstrzymałem jakieś twoje dziwne... śmieszne drzwi... O kurwa! Masło! Masło już jest w stanie mnie powstrzymać. Dobra. Nie do końca chyba jeszcze wiem, co robi magnes. Chyba. Nie jestem pewny. Ty kurwa, chodź tu. Spierdalaj. Leci masło. No kurwa, miało być masło. No nie. Ale jestem głupi. Ja powinienem bardziej oszczędzać baterię, bo jakbym miał baterię, a nie wypierdalał się z energii, jak głupi ciągle, co się z tej baterii,
to bym je nie łapał ciągle. Ale jestem kurde debilem i się wypierdalam, używam boosta. A faktycznie można wygrać tą grę bez używania boosta, to jest trochę XD, bo ten boost jest useless. Jak na moje. Ale well, może być, kurwa, może być bardziej przydatny w multiplayeru, jeśli wyjdzie multiplayer do tej gry. Dobra. Jednak jestem trzeci, ale zawsze to jest podium, więc wychodzimy i idziemy nową mapę, żeby... Tak, to jest jeden z tych błędów, które się zdarzają w tej grze. No. Tak. I jeszcze... O, sobie... Oho, nie zjebały się! Aż się zdziwiłem, bo tutaj też lubi się, czy tak, no, psuć, tak jak tamto, więc, no ta gra zdecydowanie ma jeszcze problemy, ma jeszcze błędy, ale miałem nadzieję, że to wszystko zostanie naprawione w finalnej wersji. Ja nie wiem, od czego to zależy. Że się napierdala, że się wypierdalasz na początku, czy nie. Nie wiem, od czego to zależy. Ale ten remix to jest najlepsze, co mogli zrobić. To jest najlepsze, co zrobili. To jest najlepsza część tej gry. Midnight Motorist. I chuj, i most zablokowany. Ale jestem kurwa chujem, nie? Jakbym grał teraz na multiplayerze, ludzie by mnie nienawidzili. I te boty też, ich inteligencja też nie jest jakoś zaskakująca. Gdzie tu jest to zejście? Kurwa! Gdzie tu jest? O, tutaj. No nie! No kurwu! Okej. Okay. To jest... Okej. Okej. Spie, ja stąd... Aha. Ale dostał po ryju teraz. No ku... Skacz! A można zrage'ować przy tej grze. Naprawdę. Przy tym... Ten, jak się napierdalają te samochody... Na tej autostradzie... To jest przejebane. I że mnie gościu nie złapał, to się dziwię. I chuj, z pierwszego miejsca spadłem na ostatnie, ale... Jako, że... Oni tutaj inteligencją nie grzeszą, więc... Pewnie mam... szanse... jakieś... jeszcze. Dobra. Nie no, gra mi się... Przyjemnie, tak szczerze. Przyjemnie mi się gra. Nie jest jakoś... Skąd oni wyskakują? What the fuck? Gra nie jest może jakoś bardzo rozbudowana, jak... O pierdole. Jak na... Aha! Ej, bo ja tu... Co? Ale chuj. Ale mnie cofnęło. Ja jebie. Ja tu próbuję pochwalić grę, a tutaj takie rzeczy mi robią. No nie, no wiecie co? Nieładnie. No skurwysynie głupi. Kim ty w ogóle jesteś? Za kogo ty się uważasz? Nie no, próbuję powiedzieć coś miłego o tej grze, a mi nie pozwala. No jest przykre. Bo ja w sumie... Bardzo przyjemnie mi się gra w tą wyścigówkę. O wiele fajniej by było właśnie grać online z znajomymi. Zdecydowanie przyjemniej i zabawniej by było. Taka wyścigówka FNAF online. Ale
No takie po prostu... What the fuck? Jak nie macie co sobie pograć, to jest całkiem przyjemna gra, tak szczerze. Oczywiście jak się nie wypierdalacie głupio, tak jak ja. Albo nie wiem. Jak potraficie grać, jak jest. Fioletowe auto, sus. Dobra. Tutaj najlepiej mieć spację przyszykowaną, kurwa. No. No, dawaj. Zobaczcie, przeskoczy go. Ej, dobry jest. Dwa. Ale wyjebał. Widzieliście to? Dobra. A, to było bliskie. To okej, to było bliskie. Ale wiecie co? Ten krwawy deszcz Midnight Motor jest, jak jest Night Shift, to jest wow. Mi dosłownie szczęka opadła, gdy to zobaczyłem pierwszy raz. Dosłownie, szczęka mi opadła, miałem takie co? Czy oni właściwie teraz potwierdzają to, że protagonista, ten Orange Guy czy Yellow Guy, jak tam różnie go nazywają, że to faktycznie jest William? Że ja nigdy w to nie wątpiłem, szczerze, ale wiem, że jest wiele osób, którzy właściwie w to wątpili w tą teorię, że to jest William i wymyślali jakieś dziwne swoje teorie, że to są, nie wiem, że to jest rodzina w ogóle jakiegoś random dziecka, który został zamordowany przez Williama, jakby to ma sens, nie? To ma kurwa sens, że masz po prostu randomową rodzinę, która w większości nic nie znaczy dla fabuły i nie wiem, czy jakby te osoby zauważyły, że FNAF od Seize the Location to właśnie FFPS-a, on tak bardziej już opowiadał trochę o tej rodzinie Aftonów i tak dalej. No nie, no okej, okay, może od FNAF 4 też, nie, od FNAF 4 też, tak. Od FNAF 4 już zaczęli to bardziej tak ten. Czy wy to widzieliście? Marionetka tam się zbugowała. No ale mówię, od jakiegoś czasu oni naprawdę opowiadają, coś opowiadali historię Aftonów, więc dla mnie logiczne było to, że właśnie to była rodzina Aftonów. O kurwa, ale mi jebnął, a ja próbowałem podskoczyć. A jak podskoczysz tak, to jest chujowo. I to trzeba charge'ować tak jak. Trzeba naładować. Co jest głupie moim zdaniem, ale jest jak jest. Ej, co to kurwa było? Zapierdalam do mety. Kurwa, o kurwa, jedzie. O kurwa. Nie! No i chuj. Ale trzeci znowu jeszcze, wow! Nie jest źle, nie jest źle. Dobra. Aha. No i o czym ja mówiłem? Mówiłem o tej teorii, że no... Ludzie wątpili naprawdę w to, że to jest William. Bo nie jest fioletowy, czaicie? Bo nie jest fioletowy, choć raz. A ja mam taką teorię, że William jest przedstawiany jako fioletowy, gdy jest mordercą. To jest jego... No bo on nie jest dosłownie fioletowy, jak wiemy, ale to jest reprezentacja tego, że jest zły, że to jest, to ma być pokazane, to ma pokazać jego zło, tak jakby, nie? Fioletowy to jest kolor zła, tak jakby, do uniwersum, a.k.a. Williama po prostu. Ja się boję tej mapy. Ona jest rozjebana strasznie. No i fioletowy to jest William, gdy faktycznie jest sobą, czyli psychopatycznym mordercą. A żółty jest przedstawiany kolorem żółtym, gdy jest w swojej przykrywce, tak jakby. Tak jak Steve Reglan w filmie
też był ubrany na żółto, nie był fioletowy jakby, więc to jest zdecydowanie jego maska tak zwana. Sam Spring Bonnie też jest jego maską, że on się po prostu kryje za nim i myślę, że ja pierdolę, że kolor żółty to jest właśnie William jako że jest w tej swojej przykrywce tak jakby, że nie pokazuje tego swojego prawdziwego ja, tylko udaje, że jest kimś, kim nie jest. O nie. Czy ja wpadłem w ten loop? Oj, chuj i po grze. Pierdolę, to idę na Midnight Motors. Nie lubię Sinkhole, nawet. Nie lubię. Tu jest najlepsza mapa. Chociaż też ma swoje problemy, wiadomo, z tym mostem, nie? Ale lubię ją, ze względu na muzykę. No. Tak. O czym ja mówiłem? ten. Midnight Motorist. A, i właśnie ten żółty kolor od Williama. No to jest właśnie moja teoria, że William nie zawsze jest właśnie przedstawiany w kolorze fioletowym, ale też w żółtym, żeby odróżnić trochę Williama, gdy jest sobą, a gdy udaje normalnego człowieka. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Ale raczej już większość zrozumiała, o co mi chodzi. Więc myślę, że kolor zielony mógłby odpowiadać za kolor rodziny Emily, ale prawie dostałem. W sensie, wiecie, tam Henry, marionetka, takie tam sprawy. Uwa, co pierdolaj! No, okej. Okay. I nie wiem, no po prostu to jest Midnight Motorist tutaj, w tej grze, no to jest już jednoznaczne potwierdzenie, że to William jest tym yellow guy'em, tym po prostu protagonistą tego Midnight Motorist z FPS-a. No jest to potwierdzenie, no bądźmy szczerzy. Mamy dosłownie fioletowy samochód z Spring Bonnie'im z tyłu, takim, na tej antence. Mamy, kurwa, no. Jest dosłownie... Aha, no nie wiem po co tu użyłem, jakiego kolotu nie ma. Mamy dosłownie nazwany ten samochód, jest dosłownie na... On się dosłownie nazywa Midnight Motor. Co jest? Ale mnie mryznął. Że tak powiem. No. Ej, co to jest? Ej, co to za cheaty? Aha. No chuj. Chujowe to zakręt. Ej, nie rób tak. Przestań. No i teraz mnie dorwie. Jasne. No, więc mamy samochód Williama, który jest zdecydowanie Williama. Bez dwóch zdań z Williama i jest nazwany Midnight Motor, nawiązując do Midnight Motorist. A podczas grania w Midnight Motorist dosłownie mamy krwawy deszcz, mówiąc nam, że nazwa pliku Later That Night, czyli później tej nocy, że naprawdę nawiązuje sobie do morderstw, a nie do jakichś innych wydarzeń przedziwnych, jak nie wiem, ktoś sobie wymyśli. I ktoś mógłby powiedzieć teraz, że no dobra, krwawy deszcz może też oznaczać to, że faktycznie wydarzyły się te morderstwa, ale to wciąż nie wyklucza to, że to mogłaby być inna rodzina. No właśnie, sam deszcz
Tego nie wyklucza. Ale sam fakt, że masz Midnight Motor, kurwa. Sam fakt, że masz Midnight Motor, który jest dosłownie samochodem Williama, jak widać. No to myślę, że to jest wystarczający dowód. I jeśli ktoś naprawdę nie wierzy, to ja nie wiem, jak takiej osobie, jak taką osobę przekonać. To musi być naprawdę uparta osoba i z taką osobą lepiej, no nie rozmawiaj. Takiej osobie nie przegadasz, jakby. Jak masz takie dowody przedstawione i ta osoba dalej brnie dosłownie zaparte, no to nie wiem, jak to moje, to olać i tyle. Chyba kogoś tam zablokowała, bo słyszałem. Wow, ale jak ja go skurczyłem? Nawet nie wiem. Dobra, ej, bo jestem pierwszy, gadając, nie skupiam się w ogóle. Nie, no jest dobrze, ostatnie okrążenie. Jak teraz nie spierdolę głupio, to będzie zajebiście. Nie no, to tak fajnie tą grę tak po prostu sobie odpalić i sobie pogadać. To jest dosłownie gra, którą możesz sobie... Aha, trochę zjebałem w tym momencie. Którą sobie możesz dosłownie odpalić na jakimś, nie wiem, jak chcesz po prostu pogadać sobie, albo nie wiem, jak masz teorię i nie wiesz co dać po prostu na tło, no to dajesz to na tło. Nie wiem, jak na moje to się idealnie nadaje na jakieś właśnie tło. Do filmu, gdzie się gada. Nie wiem. Może to tylko ja. Ale nie wiem, ja byłem w szoku, że faktycznie dali coś po tylu latach z Midnight Motorist. To jest cudowne po prostu. Cudowne, że faktycznie teraz mam jakieś potwierdzenie, informacje. Czy oni się wszyscy wyjebali z baterii? A miałem fulla? XD trochę. No chociaż tutaj tego nie miałem, ale... Okej. Okay. Nieźle. Naprawdę nieźle. No. Tak, to był... Jak to... Eleven powiedział, 5 koszmarne okrążenia, a ja powiedział... 5 okrążeń u Frediego. Wybierzcie, co jest lepsze. Wybierzcie, co chcecie. Macie wolną wolę. Możecie albo to mieć. To nie ma większego znaczenia w zasadzie. 5 koszmarnych okrążeń. To tak trochę sugeruje, że gra jest koszmarna. Jakby... No ma swoje problemy. Ma swoje błędy, zdecydowanie, ale... Nie jest zła. Jak na moje nie jest zła. To nie powinny być 5 koszmarnych okrążeń. No, ta gra nie jest koszmarna. Nie jest koszmarna. Mi się podoba. To jest 5 okrążeń u Frederyka. Albo bardziej na podwórku Frederyka. No bo nie jesteśmy w pizzerii. Dziwnie by było tak popierdalać w pizzerii. Chociaż w Pizzaplexie jest Roxy Raceway. No ale Pizzaplex jest pierdalny. A Freddy Fazbear's ile ma? No nie jest zbyt duże. Jak to widzimy na przykład w Into the Pit, które nie wiem, może nagra, może nie, zobaczymy. Ja już to raz przechodziłem na niskim, niższym jakby poziomie trudności i zrobiłem, chcąc nie chcąc, bad ending, więc tak jakby, no coś nie wyszło, no. Coś nie pikłe, ale można to naprawić zawsze, może być zawsze lepiej, więc tak, ja wam dziękuję za oglądanie, to były 5 koszmarne okrążenia, tak zwane 5 okrążenia u Frederyka i no,
Widzimy się w kolejnych odcinkach, I guess. Macie się. Cześć.